O tym, że w tej wspólnocie, a przede wszystkim we wspólnocie tych, którzy piszą, różnie bywa i bywa czasem ciężko, opowie nam pani Krystyna Skrabek, która doskonale wie o tym, jak trudno jest czasem wprowadzać prosty język w urzędowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że posłuchamy o tym, ile kosztuje przekonywanie innych do tego, że jest to rzecz warta, potrzebna. No i przede wszystkim przekonamy się, proszę Państwa, na przykładzie pani Krystyny Skrabek, że upór, konsekwencja i pasja czyni absolutnie cuda. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, kierownik referatu komunikacji i promocji, pani Krystyna Skrabek. Prosty język w praktycznym ujęciu. Dzień dobry Państwu. Trudne zadanie, bo po pierwsze po panu profesorze mówię, po drugie przed przerwą, która za chwilę się powinna zacząć, ale mam nadzieję, że nie zanudzę państwu i coś ciekawego powiem. No a myślę, że w urzędach marszałkowskich to jest rzeczywiście trudne zadanie upraszczać te wszystkie dokumenty. Faktem może być to, że z 16 województw, to wiem, że tylko dwa urzędy marszałkowskie podpisały deklarację, mój też jeszcze nie. Także wszystko przed nami. Ja zastanawiałam się, jak zatytułować moją prezentację i postanowiłam nie nadawać jej tytułu. Natomiast opatrzyłam ją dwoma cytatami, do których będę nawiązywać, bo one są mocno związane z tą moją historią upraszczania dokumentów w urzędzie. Pierwsza wypowiedź kierownika, ja już nie rozumiem pism napisanych przez moich pracowników, kontra wypowiedź prawnika, który mówi o prostym języku, że to forma ulotkowa, nieprecyzyjna, chaotyczna i po co zmieniać coś, co do tej pory dobrze funkcjonowało. Dobrze. Dopowiem, dlaczego się tu znalazłam, bo to też nie ma znaczenia, nie jest bez znaczenia, jeśli chcemy zacząć upraszczanie, bo albo można nawiązać współpracę z ekspertami zewnętrznymi, językoznawcami, albo znaleźć w swoim środowisku pracy pasjonatów języka polskiego. Ja z wykształcenia jestem filologiem polskim, kilka lat pracowałam w szkole, podyplomowo zrobiłam na Uniwersytecie Warszawskim redakcję i korektę językową, także pracę magisterską pisałam z SMS-u, bo językoznawstwo zawsze mnie pasjonowało, więc gdzieś ta miłość do języka polskiego została i to też miało wpływ na to, że postanowiliśmy się zająć w Urzędzie Marszałkowskim tym prostym językiem, ale tak naprawdę poza tym, że zostaliśmy tymi liderami, uczestniczyliśmy w szkoleniach organizowanych przez ministerstwo, o których pan dyrektor opowiadał, to takim punktem zapalnym był właśnie telefon od tego kierownika z innego departamentu, który zadzwonił i poprosił mnie, Krysia, zrób mi szkolenie, bo ja nie rozumiem tego, co piszą moi pracownicy. A pisali długie informacje pokontrolne, które wysyłali do swoich beneficjentów. Ja mówię, okej, nie będziemy zatrudniać nikogo, ja ci zrobię to szkolenie, prześlij mi przykładowe teksty próbki, ja sobie poczytam, zobaczę, co tam jest napisane, no i popracujemy na tym. No, on przesłał 12 stron A4 z różnych dokumentów, z różnych informacji, pism, tekstów. Ja przez 3 tygodnie to upraszczałam. Najpierw próbowałam zrozumieć, o co w tych tekstach chodzi, potem analizowałam, jak całą strukturę zmienić, kolejność, wycinałam, zmieniałam i stworzyłam takie, powiedzmy, wzorcowe teksty. Zrobiliśmy warsztaty, podczas których pokazałam im zasady prostego języka i później pracowaliśmy na tych tekstach, tak? No i zawsze, bo i po kolejnych warsztatach, o których powiem, reakcja ta sama. No to rzeczywiście jest prościej. Jak im pokazałam, słuchajcie, to tak można napisać, no to zawsze ta reakcja jest taka, no tak, masz rację, brzmi to lepiej. No i po tych warsztatach zaczęliśmy się zastanawiać, jak trochę w większym zakresie próbować wprowadzać ten prosty język do naszego świata urzędowego w tej sferze funduszowej, która jest właśnie bardzo trudna, bo myślę, że dziś już to, o czym pan dyrektor opowiadał o tych badaniach początkowych, nie mamy problemu z tym, żeby pisać na zewnątrz artykuły, teksty na stronie internetowej czy w mediach społecznościowych prostym językiem. My to robimy w całej Polsce, natomiast mamy cały czas problem z dokumentami, które są napisane bardzo trudnym językiem hermetycznym i rzeczywiście nierzadko niezrozumiałą dla osób, które się tymi funduszami po prostu nie znają. No więc zaczęliśmy planować to, jak wprowadzać ten prosty język.
I zaczęliśmy od tego, bo to jest ważne, od tego, że trzeba przekonać tą kadrę kierowniczą. Ja mam o tyle to szczęście, że moje dyrektorki też bardzo szybko podchwyciły temat i tak były przekonane do tego, że chcą otrzymywać od pracowników i pisma, i maile napisane prostym językiem, więc miałam zielone światło. Do prawników wrócę, bo tutaj trochę trudniejsze było zadanie. Powołaliśmy zespół, bo Urząd Marszałkowski jest duży. Taki zespół to zawsze ma większą rangę, oficjalnie powołany, jest w urzędzie, jest skład zespołu. W zespole znaleźli się ludzie, którzy chcą zajmować się prostym językiem. Ja mam to szczęście, że mój pracownik upraszcza teksty lepiej ode mnie i jest w tym rewelacyjny, więc jest rzeczywiście tą dużą pomocą. Więc mam ludzi, którzy potrafią to robić, bo upraszczanie tekstów urzędowych nie jest proste. Tak? I tu są potrzebne, to też do tego nawiążę, naprawdę wysokie kompetencje językowe i takich ludzi trzeba znaleźć i mieć, jeśli chcemy upraszczać, albo zatrudnić osoby z zewnątrz, bo to początkowo rzeczywiście wymaga odpowiedniego trudu. Do tego zespołu można przesyłać różnego rodzaju teksty. My zawsze służymy pomocą. Natomiast w ramach też tego zespołu zorganizowałam cykl szkoleń dla pracowników zajmujących się funduszami. Każda taka grupa wcześniej była proszona o przesłanie konkretnych pism. Myśmy te pisma przerabiali i podczas tych szkoleń, warsztatów organizowanych przede wszystkim pracowaliśmy na przykładach. Poza tą częścią wstępną, która miała przekonać pracowników do upraszczania, to pokazywaliśmy im regularnie wersje przed i po, jak można coś zrobić. Zawsze reakcje były takie same, jest to przejrzystsze, jest to bardziej zrozumiałe. Rzeczywiście lepiej jest pisać prostszym językiem. A z czym walczymy w urzędach, w instytucjach publicznych? To przede wszystkim są przekonania, to przywiązanie do tradycji, tak? Niechęć do zmian. Niestety urzędnicy nie wszyscy jeszcze chcą zmieniać te pisma. Jest też duży lęk przed tym, dlatego że my bardzo często w urzędach lubimy się niestety za tym językiem prawniczym chować, tak? Bo zacytowanie ustawy jest bezpieczne. Jeśli mamy napisać to już własnym językiem, a jeszcze do tego prostym, to boimy się, że tutaj zgubimy sens, że interpretacja później nie będzie niewłaściwa, więc ta niechęć, ten lęk przed tą zmianą jest dość duży. No, urzędnicy bardzo często jeszcze lubią pisać językiem urzędniczym, bo pisma brzmią mądrze. Jak robiłam szkolenia z pracownikami, to oni się obawiali, że no ale pani kierownik mi powie albo pani dyrektor, że to jest za mało mądre, tak? Że ja nie mądrze piszę, tak? Więc to z tym walczymy, tak? I z tym właśnie z właściwym zrozumieniem plain language też wolę bardziej to sformułowanie, dlatego że my ten prosty język, bo tutaj pan profesor opowiadał historię prostego języka, ten prosty język potocznie cały czas jest źle zrozumiały. Prostacki, niechlujny, niestaranny, precyzyjny, infantylny to są określenia, których ja nie wymyśliłam, natomiast to są zarzuty, z którymi ja się spotykałam. Tak, zanim zrobiliśmy warsztaty szkolenia, no to zarzut był taki, no ale to pismo będzie właśnie, te teksty będą takie, tak? I dopiero szkolenia, dopiero pokazywanie, uświadamianie ludziom to, że nie, prosty język nie jest infantylny. Prosty język jest dostępny. My w instytucjach publicznych tą dostępność teraz analizujemy na różne sposoby, mówimy o niej bardzo wiele, a prosty język to tylko po prostu kolejny element powodowania tego, że urzędy, instytucje publiczne stają się bardziej dostępne. Umieściłam zdjęcia autorytetów, dlatego że teraz wrócę do tych prawników. W momencie, kiedy upraszczaliśmy, bo nam udało się uprościć jedną ważną rzecz, na koniec pokażę, to rzeczywiście spotkaliśmy się tutaj z zarzutem ze strony prawników, że te teksty są mało precyzyjne, że w sądzie, jeśli regulaminy piszemy, no to spotkamy się po prostu, to te regulaminy nie będą mogły być wykorzystywane w sądzie. Natomiast to, co pomogło nam w tej dyskusji z prawnikami, to powoływanie się na te publikacje, o których mówił pan dyrektor w tej części wstępnej, które opracowało ministerstwo, bo ja rozmawiając z prawnikami, to mówiłam im, to nie ja, Krysia Skrabek, wymyśliłam zasady prostego języka, tylko mądrzejsi ode mnie. To językoznawcy znani
znani w całym kraju, opracowali te zasady. Przesyłaliśmy im te publikacje, argumentując, dlaczego chociażby wykorzystujemy bezpośrednie zwroty i zwracamy się w regulaminie poprzez ty. No i tutaj dyskusję udało się nam właśnie zamknąć, dlatego że jeśli to językoznawcy, no to już no, trudno dyskutować o tym, że źle używamy języka polskiego, jeśli to językoznawca napisał, że tak trzeba tego języka prostego używać. Tak? Więc to nie ukrywam, że te publikacje są bardzo pomocne i zachęcam, jeśli ktoś z Państwa ich nie wykorzystuje, do wykorzystywania, bo to bardzo pomaga. No w urzędzie, tak jak mówię, nie przystąpiliśmy, nie podpisaliśmy jeszcze do tej deklaracji, podchodzimy bardzo powoli. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego to jest ponad 1500 ludzi, więc to spora instytucja. My w tej części funduszowej walczymy z tym prostym językiem, dlatego jest to ewolucja, ale będziemy rozmawiać, myślę, w tym panelu dyskusyjnym o przyszłości, o tym, że ten język się zmienia, świat się zmienia, zmienia się nasz sposób czytania i my będziemy musieli zacząć zmieniać ten język. Jak się przygotowałam, to sobie właśnie myślałam o tym, że zaczęłam czytać 7 książek jednocześnie i to też jest syndrom naszych czasów i tego czytania, tak? Co trochę mi przeszkadza, bo jakoś żadnej nie kończę i zaczynam kolejną, ale jak tak rozmawiam z ludźmi dookoła, to generalnie jest to coraz częstsza sytuacja, że my czytamy naraz kilka książek, tak? Że nie czytamy jednej do końca. Na pewno w tym przekonywaniu pomagało mi, i o tym mówiliśmy, ja też o tym czasie, o tym, że używanie prostego języka to są ogromne korzyści, bo moja dyrekcja była za tym, żeby upraszczać właśnie dlatego, że przekonało ją to, że będzie czytać szybciej maile, pisma, nie tyle poświęca czasu. Ja przekonując pracowników pokazywałam im to, że jeśli komunikują się z beneficjentem i chcą, żeby w tym swoim projekcie poprawił kilka rzeczy, to lepiej jeśli enumeratywnie mu wyliczą i napiszą popraw mi tu 5 rzeczy, taką, 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 a jeśli będą pisać 5 stron i podstawę prawną, jakąś analizę i znowu kolejną, to z tego pisma w ogóle nie da się wyczytać, co ten beneficjent ma poprawiać, co wydłuża cały czas, bo on będzie dzwonił, dopytywał i będzie źle to poprawiał. Także tu rzeczywiście ta oszczędność, ten czas, to dzisiaj tutaj jest dla nas, myślę, jeśli chodzi o prosty język, mega ważny. No i ten zadowolony beneficjent, klient, który jeśli coś szybko poprawi i szybciej, to nie będzie miał do nas pretensji. W tym upraszczaniu dużym wyzwaniem są kompetencje językowe, tak? Bo poza tym, że robimy warsztaty, szkolimy, to rzeczywiście sama się z tym stykam, że jeśli dostajemy tekst urzędowy, to trudno jest go uprościć. To nie jest takie proste właśnie, prościej jest może od początku, natomiast to rzeczywiście czasami przetłumaczenie na język prosty tego skomplikowanego słownictwa, znalezienie takich słów, sformułowań, które właśnie nie zgubią tego sensu i które spowodują, że semantycznie mamy to samo znaczenie, to jest bardzo trudne i jest dużym wyzwaniem. Ja upraszczając, jakby dążąc do tego upraszczania w naszym urzędzie, to jakby przyjęłam sobie taką zasadę według 3 kroków, po kolei od których zaczynamy. Czyli pierwsza, pracujemy nad strukturą tekstu. Tak? Ja zawsze mówię pracownikom, że dziś nikt nie pojedzie samochodem w nowe miejsce bez nawigacji. I dzisiaj tak czytamy. To znaczy nikt nie przeczyta nowego funduszowego tekstu, jeśli nie będzie dobrej struktury tekstu i dobrego uporządkowania. I do tego zawsze zachęcam, że trzeba zacząć od odpowiedniej nawigacji w tekście, bo ona jest niezmiernie ważna i niezmiernie potrzebna. Próbujemy wychwytywać w tych tekstach, które dostajemy, jakieś właśnie powtarzania, bo najczęściej te teksty są opatrzone różnymi manierami językowymi, no jeśli błędami, to już wiadomo, trzeba je wychwycić, ale też właśnie różnymi powtórzeniami, manierami. Ja w tych tekstach z tej informacji pokontrolnej, to słowem, które się najczęściej powtarzało, to było powyższy. Potrafiłam dostać teksty, w których na jednej stronie powyższy pojawiało się kilkanaście razy, a w jednym zdaniu po 3-4. Ja to zawsze też przekonując, używam metafor i zawsze mówię swoim pracownikom, że no okej, to jest tak, jakby
mówię, przebrnięcie przez tekst funduszowy, to jest tak jak wspinanie się na górę Mont Blanc. Jak piszecie powyżej, to każecie schodzić z tej góry i za każdym razem ta osoba, kiedy ma zerknąć powyżej tekstu, schodzi z góry, wspina się i musi na nowo się wspinać, co powoduje, że jest sfrustrowana, jest zmęczona, spada jej koncentracja i na pewno nie dobrnie do tego tekstu, do końca tego tekstu z właściwym zrozumieniem. Jeszcze musi znaleźć powyżej, do którego fragmentu się odnosi, bo jeśli to słowo się pojawia kilka razy, to już to sens już jest zupełnie zgubiony. No i też przekonuj, rzeczywiście trzecia zasada, której uczę, że mniej znaczy więcej. Te teksty nasze urzędowe, one są napuszone różnego typu pustosłowiami, słowami, szumami, więc jeśli czasami da się je skrócić naprawdę o połowę, znaczą dokładnie tyle samo, a ich sens jest, znaczą dokładnie tyle samo, a ich długość jest znacznie krótsza, więc przeczytam je znowu, jeśli chodzi o czas, szybciej. Naszym sukcesem to, co udało się zrobić, myślę, dlatego pan dyrektor mnie tu zaprosił, bo chyba jako jedyne województwo, nie wiem, chyba że któreś ostatnio zmieniło, udało się nam uprościć regulamin naboru. Te regulaminy naboru, proszę państwa, są bardzo trudne. One mają w ogóle po kilkadziesiąt stron. Pisane są przez różnych pracowników i one pewnie, gdyby je przeanalizować, nie są idealne, bo to się wiąże z tymi kompetencjami językowymi, o których mówiłam. Natomiast opracowaliśmy wzór regulaminu napisany prostym językiem, w których są krótkie sformułowania, jest to bezpośredni zwrot do adresata, mamy to pamiętaj ważne, możesz złożyć wniosek, jeśli składasz protest nie możesz, proszę zwrócić uwagę, krótkie orzeczenia, proste zdania. No o ten regulamin bardzo walczyliśmy z prawnikami, żeby udało się nam go utrzymać. Prawnicy wyrazili zgodę, no i te nasze wszystkie regulaminy, które są ogłaszane do tej pory, są właśnie pisane w podobny sposób, z czego jesteśmy bardzo dumni. Ja dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na przerwę.